Dobre rano. Przepraszam bardzo, może tak nieładnie zaczynać od właśnie samokrytyki, ale przepraszam po pierwsze za mój głos, bo jestem jeszcze troszkę chory i jest i tak lepiej, bo dwa dni temu to w ogóle nie mówiłem, także wybaczcie jakieś tam odgłosy z gardła, które mi się będą może wydobywać. I no, na sprzęcie zastępczym działam, bo jakoś o dziwo mój pracowy Mac, który normalnie zawsze wszędzie podłączam i po prostu działa, dzisiaj stwierdził, że już chyba wyczerpał limit zewnętrznych urządzeń, do których go mogę podłączyć i tyle. Także coś tu. Restartowałem Piram, jakieś tam S coś tam, po prostu wchodziłem tam, googlałem wszystko, co się dało. No nic nie zadziałało. Także też wybaczcie, jak coś tu będę przy jakimś przełączaniu robił głupoty, bo nie mój komputer, nie mój system i tak dalej. Pierwsze pytanie moje jest takie, kto z was był wczoraj na prezentacji Pawła o radarze? Super, większość była. No to postaram się tak zrobić, żeby nie powtarzać tego, co mówił Paweł. Tam ze dwie rzeczy może będę musiał, no bo też chcę, żeby ta prezentacja jakoś tam była jakąś tam całością, powiedzmy. No to najpierw powiem szybko, co mnie skłoniło do tego, żeby o tym radarze opowiedzieć i o reverse engineeringu. No i potem tak będę pokrótce opowiadał, jak zacząć tą przygodę. Podstawowe używanie radarę właśnie w celu analizy binarek, i analiza statyczna, dynamiczna i tak dalej. Dwa słowa o mnie. Pracuję w TrustWave Spider Labs. Jeżeli w ogóle ktoś z was może kojarzyć TrustWave, to pewnie przez Mod Security, to w sumie taki najbardziej znany jest produkt, tam to z webem związany, to możecie wiedzieć. Tak prawie wszyscy tutaj prelegenci opowiadali, że ich firmy rekrutują. Nie wiem, jak jest u nas dokładnie, ale też tam pewnie od czasu do czasu coś tam rekrutują. Generalnie zapraszam, robimy różne fajne rzeczy, bo cały ten Spider Labs, który w ramach TrustWave działa, też ma takie dwie nogi, powiedzmy. Jedna noga to jest ten research, w którym ja też między innymi pracuję, a druga jest taka usługowa, pentestowa, więc jak ktoś na przykład chciałby, lubi i tak dalej sobie popentestować, to też można. A oprócz tego jakieś tam mamy managed services, soki i tak dalej, więc i dla ludzi, którzy się na sieci znają i którzy tam lubią monitorować różne rzeczy, jakieś threat analysis i tak dalej, to jakby tam różne rzeczy są, więc jakby tak polecam uwadze. A poza pracą to co? Chciałbym wam polecić warszawski hackerspace, wspaniały. Generalnie jeżeli przyszliście tutaj, no to jest duża szansa, że macie dużo wspólnych tematów i zainteresowań i z ludźmi, którzy tam działają. Niedawno się hackerspace przeprowadził do nowej ekstra siedziby, która jest w ogóle niedaleko stąd, jakby na drugim końcu Muranowa, koło Ratusza Wola. Jest po prostu super miejscówka, super lokal i oprócz tego, że można co? Można tam robić to, co robicie normalnie w domu wieczorem, czyli siedzicie przy laptopie, no to można siedzieć przy laptopie z chłopakami i dziewczynami w hackerspace, ale można też sobie coś tam polutować, są oscyloskopy, wytrawiarki, elektronika, drukarki 3D, wycinarki laserowe i jest też trochę ciężkiego sprzętu dzięki prezesowi Remigiuszowi, jest po prostu super wypaśna, duża frezarka, jest to karka, jest teraz przemysłowe ramię robotyczne i tak dalej, więc po prostu jest ekstra i naprawdę polecam. Na IRC-u, na Freenode'zie hackerspace.pl albo stronka hackerspace.pl sobie zobaczcie, w czwartki są dni otwarte, można przyjść zobaczyć, o co tam chodzi. No i gram w CTF-y. Czy ktoś jeszcze gra w CTF-y tutaj? Chociaż kilka osób? Nie bardzo. No dobra, no to przy okazji super, to wam też jakby powiem, dlaczego warto grać w CTF-y. I gram gościnnie z takim po prostu mega wypasionym zespołem Dragon Sector, z którego tutaj na przykład też Mac prezentację miał w piątek i generalnie trochę łapie kompleksy, bo jak coś tam jest CTF i gramy i tam na IRC-u gadamy, to po prostu czasami ja nie czaję w ogóle, co oni tam robią, po prostu jestem cienki, no ale to jest motywujące też, więc jest fajnie. No i tak, dlaczego ten talk? No jakby interesowałem się tego typu zagadnieniami od dawna. Pierwsza rzecz, którą robiłem z assemblerem, to na Commodore 64 sobie dorabiałem życie w gierkach. Była taka fajna gazeta Commodore Amiga kiedyś i tam były tam podstawy assemblera, różne takie rzeczy były opisywane. Także miałem takiego Commodore jeszcze z magnetofonem kasetowym i tam sobie coś tam robiłem. Potem na studiach też oczywiście były jakieś obowiązkowe przedmioty z programowania mikrokontrolerów, no ale potem jakoś to tam zarzuciłem.
No i w pewnym momencie pojawił się pomysł, żeby może jednak tam zbadać, co tam się dzieje, że nie traktować tego tak, że po prostu no, odpala się jakaś binarka i tyle w zasadzie, tylko żeby tam zajrzeć, co tam się dzieje. No i właśnie te CTF-y to jest dobra opcja, bo no, taka historia, myślę, że sporo z was to może podzielić. Dzisiaj mamy takie trochę przeładowanie informacji, bodźców i wszystkiego i pewnie też macie, nie wiem, tam milion zakładek w przeglądarkach pootwieranych z rzeczami, które trzeba doczytać albo nauczyć się, albo jakiś taki plik magiczny, chce się nauczyć tego i tamtego, obczaić to i tamto. No i to tak przyrasta generalnie ta lista, zazwyczaj dużo szybciej niż z niej cokolwiek ubywa, a właśnie CTF to jest najlepsza opcja na to, żeby faktycznie coś porobić i czegoś się pouczyć, bo CTF to jest taki konkurs Capture the Flag, gdzie właśnie tam musimy hakować różne rzeczy i on się dzieje po prostu tu i teraz. Odbywa się tam zazwyczaj w weekend, od godziny tej do tej lub tam od dnia tego do tamtego. No i po prostu nie ma wymówek, że później po prostu jak gramy, no to gramy, siadamy i robimy. I oczywiście czasami to zajmuje dużo czasu, żeby tam sobie jakieś zadanko rozwalić, czasami trochę mniej, ale tak patrząc z perspektywy grania przez ponad półtora roku, to muszę powiedzieć, że mega dużo rzeczy się nauczyłem na CTF-ach z różnych dziedzin, nie tylko rewersowanie, bo tam są jakieś kryptografie różne, forensics, analizowanie jakiegoś tam ruchu sieciowego i tak dalej, jest super, więc naprawdę bardzo to polecam. No i właśnie wtedy mi się ten radar pojawił, bo trochę tak jak Paweł opowiadał wczoraj, jest problem, że jeżeli nie jesteście etatowym reverse engineerem, to raczej prawdopodobnie IDY nie macie profesjonalnej, tak legalnie zakładam. I raczej nie kupicie, bo to jest jakby taki rząd wielkości, że to kompletnie nie usprawiedliwia zakupu do celów takich tam domowo-hobbystycznych czy tam nawet półprofesjonalnych. Darmowa IDA właśnie, 64-bitowych binarek nie umie, a już nawet na CTF-ach już coraz więcej jest 64-bitowych, nie mówiąc o tym, że w rzeczywistości, w realnym świecie też. No są teraz jeszcze tam opcje, na przykład Binary Ninja jest, która jest, no, jest tam dużo tańszy, tam chyba nie wiem, z 80 czy 90 euro kosztuje, więc no to się robi powiedzmy taka tam opcja, że no, można sobie pozwolić ewentualnie, nie, w ramach jakiejś tam fanaberii. No ale właśnie ten radar mi się spodobał z racji tego, że jest właśnie darmowy, wolny, rozwijany tak błyskawicznie i w takim community wspaniałym i przyjacielskim. Właśnie ludzie straszyli, że to tam jest straszne, bo to tam linii komend trzeba używać, a ja w sumie zawsze lubiłem i generalnie wolę, więc stwierdziłem, czemu nie. No, że jest trudny, no to też można to jakoś tam potraktować jako challenge i w sumie właśnie Paweł mówił, ja się z tym zgodzę, że generalnie jakby filozofia poruszania się po radarze i tam tych komend jego różnych jest taka mocno do Vima podobna, to jest taki właśnie język, gdzie tam jakieś literki pojedyncze coś tam oznaczają i z tego się taki język buduje, ale ogólnie tak koncepcyjnie to myślę, że właśnie jest bardzo podobny radar do Emacsa, bo to jest takie właśnie jedno narzędzie, w którym można zrobić wszystko. I można tak z niego nie wychodzić w ogóle. Właśnie na przykład w Emaxie też gra 2048 jest jak najbardziej i jeszcze dużo innych gier. Pancake, który radar napisał, to właśnie kiedyś pamiętam też na jakiejś prezentacji miał taki slajd, że tam ludzie używają i tam wymienia IDY, Binary Walka, tego, tamtego, po prostu jakieś tam 100 narzędzi, a ja używam radar tu. I to generalnie tak mniej więcej wygląda. Też może warto powiedzieć, że tak na samym początku, z tego co wiem, radar właśnie powstał jako taki zestaw szybkich narzędzi, które mają pomóc w takich pracach typu forensics, więc jakby to, co w tej chwili my kojarzymy, że a dobra, radary, tam binarki otwieramy, to jakby jasne, to jest w tym momencie tam główny obszar działalności. Natomiast właśnie jakieś różne rzeczy związane na przykład z analizą plików, file systemów, jakimś tam rozpakowywaniem, przeszukiwaniem, sprawdzaniem entropii, wyciąganiem kawałków i tak dalej, no to jakby to jest w tym radarze i to nie to, że to zostało tak doklejone na siłę, tylko w zasadzie on jakby w ten sposób się ten radar zaczynał. No właśnie, jestem dziwny, lubię Emaxa, więc też stwierdziłem, że może z tym radarem to jakoś tam pójdzie. No i tak jak już w sumie trochę powiedziałem, to z tym RE to zaczynam, bo w pracy to, jeżeli już, to częściej analizuję tam ruch sieciowy w Wiresharku niż binarki w radarze czy czymkolwiek innym, ale no coś tam się bawię trochę.
przepraszam, ale tak lubię mieć zawsze wszystko zdefiniowane, no więc Wikipedia to tak ogólnie mówi, że reverse engineering to jest proces jakiegoś właśnie takiego badania i wyciągania wiedzy na temat różnych rzeczy zrobionych przez człowieka. No bo jakby umówmy się, że no badanie, jak to się dzieje, że drzewa rosną, no to nie jest reverse engineering, no bo zakładamy, że to nie był engineering, tak? Więc nie ma reverse engineering, czyli musi być zrobione przez człowieka. No i to tam później można zawężać tą definicję, no i jakby no w naszym przypadku mówimy o wyciąganiu tej wiedzy i informacji na temat sposobu działania z binarnego oprogramowania, czyli jakichś tam binarek albo bibliotek. No i tak, o co chodzi, co my chcemy zrobić? No to właśnie na górze widać kawałeczek, są tam jakieś bajty i to jest tak naprawdę, tak wygląda plik wykonywalny. Komputer tam sobie te bajty analizuje, no ale jest to trochę ciężko czytać, więc na dole po lewej mamy disassembly. Jeżeli zwrócicie uwagę, to w środkowej kolumnie te cyferki, które tam są, no to one się pokrywają z tym, co mamy tam wyżej, czyli na przykład to 55 to się okazuje, że to jest push RBP, tak? 4889E5 to jest tam move RBP, RSP i tak dalej. Czyli jakby samo disassembly to nie jest nic takiego strasznie skomplikowanego, no bo to chodzi tylko o to, żeby przyporządkować tym bytecodom po prostu takie mnemoniczne instrukcje. No ale disassembler robi tam jakieś dodatkowe rzeczy, na przykład widać tak troszkę wyżej, że jest na przykład cross-referencja do tego miejsca w kodzie z jakiegoś tam innego miejsca, albo że że jest to funkcja i ona się nazywa add i że ma dwa lokalne, ma dwie lokalne zmienne, więc to są jakby takie rzeczy, które no dodatkowo disassembler nam tam szybko rozczaja, wyświetla, pokazuje, żebyśmy nie musieli po prostu tego robić sami. No a dekompilacja właśnie to jest tak strzałeczka i od góry i od boku, no bo generalnie to jest tak, że można zdekompilować od razu, spróbować i na przykład właśnie tam w IDE jest taki hexraiser, który się w sumie głównie płaci i który to jakoś tam robi i potrafi od razu nam z tych bajtów jakoś tam wywnioskować, jak ten kod wyglądał w C na początku. No a jakby celem tego naszego reverse engineeringu, tej naszej inżynierii odwrotnej jest to, żeby po prostu na podstawie analizy tego zdeasemblowanego kodu, no właśnie jakoś tam sobie czy w głowie, czy jak po prostu wyprodukować ten obraz, że to jest dokładnie to, co ta funkcja robi, że ona tam sobie bierze dwa inty, dodaje je do siebie i je potem zwraca. Tu może tak nie super do końca widać, to powiem, o co chodzi. O ile kompilacja jest, no nie powiem prosta, ale prostsza, no to dekompilacja jest troszkę trudniejsza, co pokazuje ten przykład, bo tak całkiem po lewej stronie jest kod C i są dwie funkcje, które robią dokładnie to samo, tylko że w jednej z nich tam są dwa argumenty w nawias wzięte, ale to jakby nie zmienia wyniku kompletnie, po prostu i tak kolejność działań jest taka sama jak trzeba. No i teraz wyprodukowana binarka, jeżeli skompilujemy ten program GCC, no to mamy to, co w środku, czyli w tej pierwszej funkcji sobie w ogóle wyczaił, że tak naprawdę to zwracamy 0, bo ten XOR EAX, no to on nam da 0, a w tym drugim wypadku po prostu zawzięcie produkuje jakieś straszne tutaj operacje. A CLang na przykład robi dokładnie odwrotnie, czyli tą pierwszą funkcję uznał, że to jest jakiś kosmos i w ogóle tutaj robi jakieś straszne rzeczy, no a w tej drugiej funkcji uznał, a dobra, to jest, bo to jest tam nie P razy P, czyli tam to 0 z tego wychodzi, więc to będzie 0, no to zwracamy 0. No i to jakby też pokazuje potem, jak trudno jest na podstawie takiego disassembly, tak, wyprodukować jakby kod, który faktycznie ma sens, zwłaszcza w jakichś bardziej skomplikowanych przypadkach, więc po prostu jest tak, że nawet jeżeli ktoś ma dostęp do Hexrays, no to nie zastąpi to niestety tam wiedzy, doświadczenia swojego i zaglądania do tych binarek samemu. Chciałem powiedzieć, że Radare też ma jakiś tam eksperymentalny taki dekompilator, ale przyznam się, że nie próbowałem go, bo po prostu jakby, no z tego co czytam, to zrozumiałem, że to jest taki eksperyment, wczesna faza rozwoju, nie wiadomo w ogóle co z tym będzie, a stwierdziłem, że chcę się po prostu pouczyć tego reverse engineeringu, więc jakby no, nie ma sensu sobie tak tam mącić i pozornie ułatwiać, bawiąc się tym dekompilatorem.
No i tak, co to jest radarem? No to Paweł dużo powiedział. Na stronce mają właśnie taką listę, pogrubiłem kilka takich pewnie najważniejszych rzeczy. To, co nas interesuje, no to właśnie, że potrafi deasemblować i asemblować dla wielu różnych architektur i to jest naprawdę, i też tak jak Paweł mówił, na przykład na mojego kochanego Commodore 64 też potrafi. Nawet właśnie robiłem na wiosnę na CTF-a jednego zadanko z reverse engineeringu na Commodore, też całkiem fajnie wyszło. Potrafi debugować, potrafi się podłączać też do zdalnych debugerów po różnych tam ich protokołach, między innymi GDB, albo na przykład też, i to też robiłem i działa WineDBG, czyli można na przykład sobie pod Linuxem odpalać, tak naprawdę analizować Windowsowe binarki przez Wine'a i to też działa. Iś Windowsowy, ale to nie wiem, bo no Windowsa nie używam, więc się nie wypowiadam, ale chyba działa. I super też opcją jest to, że chodzi no praktycznie na wszystkim, co tak moglibyście chcieć, takich najpopularniejszych, a nawet mniej popularnych, tak jak Haiku, ale na Androidzie, iOSie, na PC-tach, Macach jak najbardziej działa. No to, co mówiłem, że do forensics różnych rzeczy jest, więc to też działa. No i super rzecz, że jest skryptowalny i jakby spotkałem się z takimi opiniami osób, które na przykład używają tak zawodowo intensywnie IDY. Ja nie używam, więc no po prostu mogę się tylko po prostu opierać na tych opiniach, że o ile właśnie IDA jest super w ogóle i tak dalej, to tak naprawdę skryptowanie radary w Pythonie jest dużo łatwiejsze, przyjemniejsze, wygodniejsze, szybsze i tak dalej niż skryptowanie, które tam można zrobić w IDE. Więc jakby znam ludzi, którzy tak używają tej IDE niby na co dzień, ale jak coś tam sobie chcą przyskryptować często, to po prostu odpalają radary i piszą skrypty do radary. No i super opcja jest też taka, że można sobie szybciutko spaczować binarkę, na przykład, żeby coś tam w niej poprawić albo dodać jakieś funkcjonalności, to też pokażę. No, jakieś tam zaawansowane opcje analizy i tak dalej. Zaraz spróbuję, czy mi się uda to puścić. Czy to zadziała? O. A, nie zadziała, sorry. No dobra, to nie zadziała. To będą te slajdy potem udostępnione, to sobie klikniecie, to zobaczycie. No, w każdym razie to jest, też polecam taki profil na Twitterze, r2gifmems. On jest śmieszny dla ludzi, którzy używają radary i dla ludzi, którzy nie używają i nie lubią radary, też jest śmieszny. I jakby to historia się wzięła z tego, że no, radary bardzo szybko się rozwija. I dlatego używanie paczek z dystrybucji to jest taki słaby pomysł, a Debian, no to tam jak pewnie wiecie, czy używacie, czy nawet nie, to szczególnie w wersji tej stabilnej, to po prostu jest jakiś antyk totalny. No i na kanale ircowym radarę po prostu, już teraz to jest tego mniej, ale była w pewnym momencie taka fala ludzi, którzy się pojawiali i narzekali, że ten radar to w ogóle nie działa, bo używali jakiejś po prostu antycznej, sprzed wielu lat wersji, którą mieli z paczek. No w sumie jakby, no okej, no jest paczka, no to zainstaluję, no czemu nie? Więc jakby no generalnie to jest taki temat do podśmiechiwania się. Może nie widać jakby dokładnie na tym wykresie, no ale generalnie to jest liczba commitów w tygodniu. Więc jakby no są tygodnie, że jest tam powyżej 100 commitów, nawet właśnie to był tak koniec sierpnia, był taki duży rebase robiony, no to jest nawet powyżej 150 commitów w tygodniu, no to jakby teraz rozumiecie, że no używanie czegoś tam z jakichś paczek sprzed 3 miesięcy jest w ogóle bez sensu. Ale na szczęście jest super szybko i prosto zainstalować sobie radarę, co właśnie robiłem na tym laptopie gościnnie mi użyczonym. Wystarczy sklonować repozytorium, wejść do środka i odpalić skrypt install. Radarę, wszystko co mu potrzebne, więc tak naprawdę tam jeszcze dodatkowo używa Capstona, takiego disassemblera. Ale tak to właściwie żadnych tam wielkich zależności nie ma. Po prostu kompilator trzeba mieć i tyle. Wszystko jest jakby w... No i potem właśnie R2 jest aliasem do radare 2, komendy, żeby się szybciej pisało, minus V wyświetla wersję i to jest generalnie pierwsza rzecz, o jaką nas zapytają na IRC-u, jeżeli mamy jakiś tam problem, twierdzimy, że coś nie działa, w dokumentacji jest, że działa, a nie działa. Tak.
No i jak już naprawdę ktoś nie może kompilować, albo na przykład właśnie, no nie wiem, tam na iOS albo na Androida stwierdza, że za trudno, no to na stronie domowej Radara jest taka sekcja download i tam są takie świeższe te rzeczy naprawdę, więc na przykład teraz w ogóle idealny moment, trafiliśmy na prezentację, bo tam ze 3 dni temu wyszła wersja 2.0 Radara, taka tagowana, a teraz nawet 2.0.1 jest. No i to sobie można pobrać, więc one na pewno będą dużo świeższe niż to, co w większości dystrybucji znajdziecie w paczkach, więc to jest jakaś tam opcja też. No i Paweł coś tam wspominał, więc tylko tak szybciutko. Tak, jest manager pakietów, jest 115 pakietów w tej chwili i tam jest bardzo dużo różnych rzeczy. Są jakieś pluginy do Yary, dodatkowe architektury, których nie ma tak w core normalnie, dodatkowe debugery, no po prostu strasznie dużo rzeczy. Jest Rabin, tak fajnie się kojarzy, który służy do wyciągania różnych informacji z binarek i generalnie to jeszcze taka uwaga, że większość rzeczy, które te narzędzia udostępniają, jakby w samej konsoli Radara też można zrobić za pomocą tam różnych komend, ale po prostu czasami, żeby nie odpalać całego, czy tam coś sobie skryptujemy, no to jest szybciej po prostu sobie użyć takiej gotowej małej binarki. Radif jest do diffowania, tam Mac w piątek mówił, że mu coś tam sekwoltowało, nawet zrobiłem testy sobie i tam robiłem diffa na jakichś takich binarkach po kilkanaście megabajtów i w sumie się mi nie wysekwoltował, ale no spoko, Mac zastrzegał, że to było parę lat temu, więc możliwe, że jest taka dobra wiadomość, że to już jest naprawione, jest całkiem użyteczny. Rafindem można sobie znajdować różne rzeczy w plikach binarnych, tak, liczyć hasze można, ten raron 2 jest ekstra, oprócz tego, co Paweł powiedział, że tam właśnie można ustawiać argumenty uruchomieniowe, zmieniać tam env, czyli tą zmienność środowiskową procesu i tak dalej, to tylko też zastrzegam, że akurat tego nie robiłem, ale z tego, co czytałem, to można też jakby tak w locie przez QEMU uruchamiać procesy na innych architekturach, o tak. Jak tam mamy tam QEMU z tymi różnymi tam emulacjami różnych innych procesorów, no to można tak naprawdę sobie taki skrypcik rarun zrobić i na przykład odpalić coś tam na jakiejś innej architekturze. RASM, no to właśnie jak chcemy na szybko jakiś kawałek sobie zdisassemblować i RAX, taki prosty kalkulator, no to tam nie wiem, ze trzy przykłady. Czyli na górze tak, architektura Spark, właśnie ostatnio takie zadanko robiłem na CTF-ie, minus E zmienia nam na Bigendian, no bo normalnie x86 jest Littleendian architekturą, więc tu chodzi o to, żeby sobie tam te bajty odwrócić. No i minus D, że chcemy zdeassemblować, tak? No i tam nam wyszło jakieś save SP, coś tam. W drugą stronę, czyli jak nie podamy minus D, no to on uważa, że trzeba asemblować, no i na przykład minus A ARM, czyli na ARMA i tam jakieś bajty wyprodukował, minus A x86, no i wyprodukował na x86. RAX właśnie oprócz tego, że tam można sobie coś tam pododawać i tak jak widać po prawej stronie przedstawiać to w dowolnym systemie, 16-kowym, dwójkowym, jak tam chcemy, to na przykład właśnie można bajty na string albo string na bajty można sobie zamienić, więc też takie całkiem użyteczne przy jakichś różnych analizach. I to, co mówiłem z tym Rafindem, że oprócz tam jakiegoś szukania tam, nie wiem, stringów, też opartego na wyrażenia regularne, co czasami się bardzo przydaje, no to tu jakiś tam kawałek screenshotu, nie wiem na ile to widać, ale właśnie też było jakieś zadanko ostatnio, gdzie był właśnie plik, który jest JPEG-iem, no i właśnie można było sobie też binary walkiem tam wykryć, że jeszcze ma na końcu zipa, ale Rafind też tam sobie pochodził. Oczywiście tam po drodze to jakieś tam głupoty też wykrywa, bo gdzieś tam się jakieś parę bajtów zgadza i on uznaje, że tam jakiś tam flash jest czy coś, co jakby wcale niekoniecznie tak jest, ale binwalk robi to samo, jak mu tak powiemy, żeby tak agresywnie szukał i się czepiał wszystkiego, co ten, to też nam oczywiście wynajdzie jakiś milion rzeczy, no ale na końcu nam tego zipa znalazł i też go tam sobie można wypakować i ten, więc no jakby no faktycznie można większość rzeczy zrobić. Rabin, tak jak mówiłem, różne informacje, może pokażę szybko jedną fajną rzecz, usiądę na chwilkę. Słychać mnie nadal? No to tak. I
jeśli mamy na przykład taką binarkę, zaraz zrobimy to tak, żeby to było na górze ekranu. Te litery są trochę małe. Ctrl plus. O, teraz będzie lepiej. Jeżeli zrobimy coś takiego. Stringsem, no to tam nam wyświetlił jakieś tam różne stringi, które w tej binarce znalazł. No i mamy tu jakieś hello, can you find me, coś tam, bla, bla, bla. Ale jeżeli zrobimy sobie to samo za pomocą rabina, to okazuje się, że po tym can you find me był jeszcze taki śmieszny ludzik. No bo właśnie na przykład rabin w odróżnieniu od stringsa potrafi też takie multibyte bajty analizować i wyświetlać, co też czasami bywa użyteczne, jak mamy jakieś binarki w, nie wiem, widać to? Podjadę trochę wyżej. O, tak jest ten can you find me, jest taki tutaj ludzik. No, więc też myślę, że fajna opcja czasami. No i teraz tak, znowu świetny obrazek z tą krzywą uczenia, bo faktycznie jest tak, że większość tutoriali, a też w ogóle śmiesznie jak Pancake jakieś prezentacje robi, to zawsze jak tam chce coś po prostu pokazać z feature'ów samego radare, no to tak po prostu otwiera w tym radare BinLS, no taka po prostu pierwsza binarka, jaka przychodzi do głowy, więc generalnie tak się też wszyscy śmieją z tego BinLS. No i trochę to tak niby wygląda, że tak robimy git clone, robimy ten R2 BinLS, no ale to jakby nadal nic nie umiemy, a już tak, żeby coś umieć, to już po prostu jest tak niby strasznie trudno. No nie wiem, no może trochę tak jest, może nie do końca. Taka mała dygresja, okazało się, że nie tylko ja miałem w ogóle taki jakiś dziwny ten, że w ogóle mówienie o tym, że jest stroma krzywa uczenia się jest trochę bez sensu, no bo tak naprawdę jeżeli sobie właśnie wyrysujemy czas i jakby ten nasz stopień umienia czegoś, no to właśnie bardzo stroma krzywa uczenia to jest w kółko i krzyżyk, tak? Bo po prostu bardzo szybko po prostu już wszystko umiemy, a no w szachach jest właśnie taka bardzo łagodna, ale to chyba jakoś się z tego wzięło, że nie wiem, że stroma to tak brzmi skomplikowanie, że tylko stromo, taka stroma krzywa uczenia się, tak ten kamień wpychamy pod górę, nie wiem, może coś takiego. A właśnie jeszcze a propos, niestety nie mogłem znaleźć tego tweeta, ale generalnie to uważam, że to jest właśnie super stwierdzenie a propos tej krzywej uczenia, że niektórzy twierdzą, że radar 2 ma bardzo stromą tą i trudną krzywą uczenia, ale tak naprawdę to wcale tak nie jest, bo po prostu wchodzisz na IRCA, pytasz się jak coś zrobić i Pancake po prostu wrzuca ci gotowe komendy radare. I tak się naprawdę dzieje. To jest nawet właśnie przykład, bo jakby no projekt cały czas coś tam się zmienia i jak też może zaraz pokażę, niektóre rzeczy można tam na 4 różne sposoby zrobić i oni też się starają to upraszczać, na przykład jakieś rzeczy wyrzucać, żeby to potem nie było za skomplikowane. No i właśnie była taka opcja konfiguracyjna CFG Write, która powodowała, że można było właśnie modyfikować binarkę. No ja tutaj przygotowywałem tą prezentację i tak nie ma, no nie ma. I tak pytam, no gdzie jest ten, no pach, co, następna minuta, tak, że po prostu, no jakby wiedziałem, że jest OO+, no ale spoko, że też da się to tak zrobić, ale jakby, no, bywa to super pomocne. No dobra, to teraz może właśnie tak pokażę jakieś tam parę rzeczy, które można zrobić tak na początek. No weźmy na przykład, no nie wiem, wszystko. A, żeby było do góry, tak? Dobra, zaraz zrobię to, spoko. Tak, przepraszam. Tak. No cokolwiek, coś tam sobie otworzymy. No i tak, no pierwsza rzecz, no nie wiemy co robić kompletnie, bo w ogóle... Tak, jak czytałem jakiś pierwszy tutorial o radarze, to było na przykład, że tam wciśnij sobie AAA, tak jak właśnie mówił Paweł, albo tych A4, albo 5 może być, ale to też za chwilę o tym powiem. No to tam sobie załóżmy zróbmy. No i tam potem potem zrób sobie PDF at mine. Tak, PDF, no dobra, PDF to tam Acrobat Reader i tak dalej, o co chodzi w ogóle, no nie? Więc no jakby idea jest taka, zawsze możemy sobie wcisnąć znak zapytania, który jak po prostu wciśniemy sam znak zapytania, no to nam pokaże po prostu jakby takie główne kategorie komend. No i tam mamy, że na przykład od A to się zaczynają komendy do analizy,
od D to do bagaera, od P do wyświetlania tam różnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i na przykład no wiemy, że coś byśmy chcieli wyświetlić, ale co? No dobra, no to P, zaraz może, aha, właśnie, trochę nie będzie widać, przepraszam, no dole, może zaraz jakoś spróbuję to okno, żeby ono nie było takie, ło, całkiem zminimalizowane, to nie było mądre. Sorry. Czy mogę je troszkę przy... Okej. Okay. Przepraszam, ale ten za sekundkę myślę, że będzie po prostu lepiej, jak... Jakoś tak, żeby ono nie było do końca to okno. Dobra. Tak? Jest okej teraz? Spoko. No to dobra, no to no coś chcemy wyświetlać, ale jeszcze no nie wiemy co, no to tam P i znak zapytania. No i tam mamy znowu, że tam, prawda, co my tam sobie możemy wyświetlić. No i tam, że PD to jest na przykład disassemble i coś tam dalej. Aha, no to bliżej, no to dobra, no to PD i znowu, aha, okej, okay, PDF, disassemble function, spoko. Tak, PDB, disassemble basic block i tak dalej. No więc jakby no, taka jest idea poruszania się po prostu po tym. Można sobie to tak wyobrażać, że to jest po prostu takie drzewo o bardzo wielu gałęziach i potem z nich wyrastają jeszcze kolejne bardzo wiele gałęzi. Po prostu tam niektóre te komendy mają 3 albo 4 litery. Plus do tego są jeszcze jakieś tam różne znaczki specjalne, bo na przykład właśnie ten PDF at main, to ten at to oznacza taki... Temporary seek to się nazywa, czyli takie chwilowe szukanie, że tak naprawdę w pliku jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na tym adresie 00400400 i nie chcemy się nigdzie przenosić, ale chcemy wyświetlić sobie to, na co wskazuje ten main cały. No i to możemy sobie tak zrobić, bo jak to zrobimy tak, wyświetli nam, ale równie dobrze możemy zrobić S, tu już wyprzedzam trochę, ale S to jest seek. Możemy sobie do tego maina pójść. I wtedy już wystarczy, że zrobimy PDF i on nam wyświetli dokładnie to samo. Po prostu jesteśmy w tej funkcji, no to już nie musimy nic tam podawać. Tak, co tutaj jeszcze dalej można pokazać? No na przykład jest taki wbudowany pipe, sorry, taki wbudowany grep, który się robi za pomocą tyldy. No i na przykład tak, jeżeli zrobimy sobie to PD, i na przykład zrobimy coś takiego funds. Sorry, nie, helpa chciałem do PD. PD, help. Tak. Okej, okay. To jakby naprzegrepował to całe wyjście, które tak normalnie by wyświetlił dla wszystkich tych komend związanych PD, tylko przez to. I to jest na przykład bardzo użyteczne przy konfiguracji, bo jest też autouzupełnianie. Na przykład jak chcemy sobie coś tam wyedytować, jakąś zmienną, no to jak wciśniemy tab, no to jest tego dużo. I na przykład wiemy, że coś tam było z jakimś UTF-em, no to robimy sobie UTF, tak? Spoko. Mamy dwie opcje, które mają tego UTF-a. I tak jakby przy każdym tym, nie wiem, mamy tam na przykład i to są informacje, no to tam informacje o binarce mamy, no to są wyświetlone wszystkie. Jeżeli chcemy tylko sprawdzić kanary, no to możemy sobie tak sobie no i nam wyświetla, czy jest ten kanary, czy go nie ma. I jak mówię, to po prostu taki język z tego wychodzi, tak? Z kolei tam no dwie małpki to jest taki for each. Jeżeli wykonamy komendę, która zwróci tam nam na przykład ileś tam adresów, no to możemy jakby dla każdego z nich coś wykonać. Na przykład wyświetlić bajty, które się pod tym adresem znajdują, tak? Mam dzięki. Więc tak to wygląda. Mamy pipe, możemy uruchamiać jakby w locie komendy też z shella normalnie, nie wychodząc z radara, więc jakby wszystkie takie podstawowe rzeczy, które można by sobie było po jakimś takim command line'ie wyobrazić, no to mamy. No i tak, i mamy ten tryb graficzny piękny. Tak, dobra, no więc tak. Jak sobie wpiszemy jedno V, to mamy taki tryb graficzny, taki trochę gorszy. Za pomocą małego i dużego P możemy sobie jakby zmieniać te tryby widoku. Ich tu jest kilka. O, jakiś też pokazuje takie właśnie
można się jakby tak na przykład zorientować, jak tam ta binarka wygląda, jak różne śmieszne rzeczy, no ale tak, mamy coś takiego. No i to jest już całkiem spoko, ale możemy zrobić lepiej. Jest coś takiego jak VV i on właśnie rysuje takie bloczki. O, przy okazji możemy na przykład zrobić, to właśnie pokażę, jeśli chodzi o te opcje konfiguracyjne. Czyli tak, było coś z tym UTF-em, tak? Czyli mamy coś takiego jak screen UTF-8 true. Sobie zróbmy. I właśnie niedawno doszła ta opcja z zaokrąglonymi rogami, więc też sobie włączmy, a czemu nie? No i teraz już tak, coś tak bardziej po ludzku. No myślę, że całkiem spoko. I w ogóle też na przykład niedawno została dodana ta opcja, że te różne linie, jak one się krzyżują, to one się tak właśnie tak ładnie krzyżują, że widać jakby co tu się dzieje. Więc naprawdę Bayer i cały czas się rozwija, więc serio, warto używać tego radara z Gita. I teraz, no tu będzie trochę słabo widać, no bo to musi być duże, żeby było cokolwiek widać, ale dobra, no okej, zmniejszę. Minusem, plusem można sobie zmniejszać, na przykład jak mamy jakiś bardzo skomplikowany kod, no tutaj to nie jest skomplikowany, no to jakby można sobie te bloczki tam zmniejszać, zwiększać, żeby jakoś tam, a, to już tak zmniejszyłem, że już nic nie widać. I generalnie tak, no chodzimy sobie tak jak w Vimie, tam HJL, zmieniamy aktywny bloczek za pomocą taba, na przykład tak, nie wiem czy to widać, że teraz przeskoczyłem cię, taka niebieska obwódka na ten mały ten. Jak zrobimy z shiftem, to możemy sobie przesuwać, więc jak on nam się nie podoba, jak on nam tam te bloczki porozstawiał, no to możemy sobie jakoś tam tutaj jeszcze to samemu pozmieniać. Jeszcze z takich podstawowych rzeczy poruszania, to tam T i F to jakby przeskakują do tych gałęzi true-false, tak, także jak sobie wciśniemy, o, coś mi nie zadziało, no dobra, demo efekt, no ale jakby normalnie to jakoś tam działało. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy dotyczących tego graficznego trybu? Chyba tyle w tym momencie. Zobaczę, co tam dalej mam. No właśnie, te różne rzeczy, które sobie można wywoływać tam z linii komet, można sobie do pliczku radar RC dopisać. A właśnie, no kurczę, nie pokazałem najważniejszej rzeczy. Shift R zmienia jakby taki schemat graficzny, więc można sobie tam dopasować, jak kto lubi kolory. Jest tam predefiniowanych po prostu szał, tak. Można też wyłączyć, zostawić wszystko czarno-białe, jak ktoś woli, ale taka opcja jest. No, więc jakby powiedzmy kilka takich podstawowych rzeczy. A, i ten ASM pseudo jeszcze może w takim razie pokażę. ASM pseudo. On robi coś takiego, nie wiem, czy to w tej binarce to będzie widać. No, jakby powiedzmy, słabo, że pokazuje, że do RDX przypisujemy zawartość z R15, tak? Więc on taki pseudo C produkuje, żeby tam nie trzeba się było zastanawiać czasami, jak ktoś nie jest pewien, no to może potem jeszcze pokażę w jakiejś binarce, która cokolwiek robi, to będzie lepiej widać. No dobra, teraz tak. Dwa słowa, tak jak nie mamy radara i chcemy coś wyświetlić na szybko, no to object dumpem można i polecam składnie Intel, jak ktoś nie wie, zaraz pokażę na następnym też obrazku, jak to wygląda. Oczywiście na Macu musi być inaczej, więc się to w ogóle byłem zdziwiony, że minus M nie działa, więc trzeba tak to podać. No i wtedy dostajemy jakby zdisasemblowany kod w notacji Intelowej, a nie AT&T. Albo jak chcemy sobie na szybko sprawdzić, jak się coś tam nam zasembluje, możemy napisać kod w C i zamiast go kompilować do jakby exeka, możemy podać minus duże S opcję i też podać, czy chcemy Intela i dostaniemy po prostu taki plik tekstowy z deasemblacją. No jakby różnica jest taka, tutaj może to tak strasznie nie widać, ale no przede wszystkim główna różnica jest taka, że w składni Intelowej może to takie jest lekko dziwne, ale argument źródłowy jest na końcu, czyli ten move RBP RSP to oznacza, że
przesuwamy zawartość z RSP do RBP. Albo jak tutaj jest tam move EAX2, no to, że dwójkę wstawiamy do rejestru EAX. Tak jakby tak sobie trzeba to od drugiej strony czytać. A w AT&T jest niby tak normalnie bardziej, nie? Że tą dwójkę do EAX wpisujemy. Natomiast myślę, że tak, robią trochę zamieszanie to różne dodatkowe znaczki, a też przy jakby binarkach, w których są komendy, które tam się odwołują w trochę bardziej zaawansowany sposób adresacji, że tam jakieś tam offsety względem jakiegoś tam adresu pamięci i tak dalej, to po prostu w tej składni intelowej to jest jakieś takie dużo czytelniejsze. Ta AT&T to potrafi być bardzo, bardzo słaba, a tak naprawdę też opłaca się Intel, bo nie wiem, 90% książek, pomimo tego, że teoretycznie na Unixach tak by default, jak coś tam pokazujemy, to nam się AT&T pokazuje, no to jednak większość książek i tak pokazuje składnie Intela. Teraz tak, to jakby musiałem pokazać, to myślę, że to jest ważne, tak żeby mieć na uwadze, że jak sobie coś tam patrzymy, jak coś działa, jak jakaś funkcja działa, to żeby pamiętać, że przynajmniej w 32-bitowych binarkach jest tam kilka konwencji, no jakby ogólnie, nie ma jednej i słusznej, i jakby technicznie jest możliwe przekazywanie argumentów funkcji w dowolny sposób, ale no jakby są pewne jakieś tam konwencje, jak kompilatory działają, jak to tam kompilują. No i jakby różnica jest na przykład taka, że w fastcallu dwa pierwsze parametry są przekazywane przez rejestry ECX i EDX, a jeśli jest więcej parametrów, no to są przez stos przekazywane, a w CDECL i STDCALL jest wszystko na stosie, no i jakby jest na przykład w CDECL to ten wołający po zakończeniu funkcji sprząta stos, a w tych pozostałych dwóch ta funkcja wywoływana pod koniec swojego działania sprząta stos. Na 64 bitach jest prościej, w sumie podałem to znak zapytania, bo nie wiem jak to nazwać, ale generalnie mamy aż 6 rejestrów w Linuxie przynajmniej, w Windowsie chyba na 4. Jak mamy 6 parametrów lub mniej, to idą przez rejestry, jak mamy więcej, to idzie przez stack i też funkcja wywołująca sprząta. No, przepraszam, ale tak stwierdziłem, że czemu by nie narysować tego na kartce. Tak jak... Czy wszyscy tak wiedzą po prostu, jak działa stos i nie trzeba tego jakby tłumaczyć czy powiedzieć? Dobra, powiem dwa słowa. No więc to jest taki obszar pamięci. Ja go tak narysowałem trochę dziwnie, ale no to jakby odzwierciedla ideę stosu, czyli odkładania tak na górze, ale tak naprawdę adresy w pamięci to rosną odwrotnie niestety. To jest takie trochę głupie, że stos, jak tak patrzymy po prostu na pamięć, no to on się zaczyna na dole, w sensie, że w wyższych adresach i rośnie w stronę niższych adresów. Więc to jakby trzeba mieć na uwadze. No i ogólnie to jest tak, że jeżeli działa sobie jakiś tam kod, ma swój dostępny kawałek stosu, jeżeli wywołuje jakąś tam kolejną funkcję, no to potem na stosie znajdą się te parametry, o których tutaj wcześniej mówiłem, tak? Parametry przekazywane przez stos, jeżeli są jakieś oczywiście, no to się tam znajdą. Potem jest zapisywany adres powrotu, no bo jak ta funkcja, którą za chwilę wywołamy, się skończy, no to musi procesor wiedzieć jakby z którego miejsca wznowić tam wykonywanie dalej. I jest zapisywany właśnie taki base pointer, czyli wskaźnik bazowy ramki właśnie tego poprzedniego procesu. No i potem, potem jest miejsce na zmienne lokalne, które już tworzy nasza funkcja. No, to możemy teraz zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. I przy okazji trochę radary poznać. Dobra. Sorry. No dobra, to może arc passing, czemu nie? To sobie tam przeanalizujmy, wyświetlimy sobie funkcję. O, dobrze. Dobra. I widzimy tutaj, że rzeczywiście, zaraz może najpierw bez sensu, najpierw może pokażę binarkę.
Dobra, no to jakby wielkiej filozofii nie ma, po prostu wywołuje funkcję z 7 argumentami, żeby pokazać, że ten, że tam jeden to rzeczywiście przez stos będzie na 64 bitach, a na 32 to nie. Tak. Okej, no i jakby na początku jest ten fragment, który odpowiada za to, co pokazałem tutaj, czyli że odkładamy na stosie ten adres powrotu i base pointer. No to jest to. To są te pierwsze dwie instrukcje. Push EBP i move ESP EBP. To jest to. Tak, no i potem wrzucamy na stos, bo jesteśmy na 32 bitach, więc jakby wszystkie te zmienne są wrzucane na stos i one są wrzucane w odwrotnej kolejności, tak, od 7 do 1 i potem wołamy funkcję. No i potem jak widać, jak już ta funkcja sobie wróci, to tutaj coś tam na tym stosie robimy i to jest właśnie to sprzątanie. Czyli jeżeli my sprzątamy i wszystkie argumenty są przez stos, no to jest CDECR, tak? Okay. Jeżeli teraz zrobimy to w ten sposób, no to widać, że rzeczywiście ten 7 argument, tak jak mówiliśmy, 6 się mieści w rejestrach, więc 7 się już nie zmieścił, więc ten 7 idzie na stos, a te idą tak, jak miało być. EDI, ESI, EDX i tak dalej. 6 rejestrów. Ten i potem znowu sprząta funkcja wywołująca. Więc to jakby działa. Możemy teraz zobaczyć. Przepraszam, ile ja mam czasu jeszcze, bo nie patrzyłem na zegarek, jak zaczynałem. A, dobra. To jakby nie będę pokazywał samego, chociaż nie, dobra, okej, okay, to będzie szybko. Tak. Zróbmy tak. OOD otwiera w trybie debugowym, bo chciałbym, żeby było widać, co tam się dzieje po kolei. Ustawiam sobie breakpoint na funkcji main. Teraz DC, czyli no, możemy sobie sprawdzić, co to jest, że DC to jest continue execution. Tak. No i on sobie teraz na ten breakpoint natrafił. But. Sorry. Okej. Okay. Tak, trzeba było dokładnie, jak nie wiadomo co, to trzeba zrobić. Tak, okej. Okay. Jest teraz jeszcze taki super magiczny tryb, który właśnie się przydaje w debugowaniu. Jak sobie wciśniemy wykrzyknik, no to dostajemy takie tutaj dodatkowe okienka z boku, w których widać na przykład stos, rejestry, takie różne super rzeczy. I teraz tak, wybaczcie, ale odrobinę zmniejszę, żeby jakby cokolwiek tu nam się miało szansę zmieścić. Zróbmy coś takiego. On to nam przerysuje, teraz sobie tak to przesunę. To się też tymi różnymi JK i tak dalej, te okienka wszystkie przesuwa. Tabem się pomiędzy nimi przechodzi, więc jak chcemy coś tam sobie potem poprzewijać, no to tam sobie tutaj przewijamy. Dobra, to teraz możemy zrobić tak. Literka S to po prostu nam przechodzi tam o kolejny tam krok. Tak. I teraz właśnie jest coś takiego, że wrzucamy i nie wiem, to może widać w tym okienku, gdzie jest napisane stack. Tak, o tutaj ta trójka nam się odłożyła na stosie, która będzie przekazana. Jak zrobimy sobie kolejny raz S, to nam się też przerzuci ta jedynka. Teraz wołamy sobie naszą dziwną funkcję i tutaj tak naprawdę ten adres, też trzeba pamiętać, że jesteśmy na Little Endian, więc tak naprawdę to jest 0804 8451. To jak sobie teraz przewiniemy to 8451, to zobaczymy, że nie kłamałem i to jest ta instrukcja, która jest jakby po powrocie, tak? Jakby wyżej jest ten nasz call, a tu jest to, co się dzieje dalej. Więc jakby to jest prawda. Kropeczką się przechodzi do miejsca, gdzie tam się było.
z tym wywoływaniem, tak? Tak, i teraz jesteśmy w tej funkcji i ona sobie odkłada starą zawartość rejestru tego EBP, czyli base pointera poprzedniej funkcji. Teraz stack pointer, czyli aktualny wskaźnik na stos, wpisujemy do EBP, czyli jakby teraz ustalamy adres bazowy naszej funkcji. No i coś tu robimy sobie miejsce na stosie, 20 bajtów, 20? Nie. 16, 4, no 20. Nie, 16 po prostu już. Przepraszam. No i coś tam sobie dalej ta funkcja działa. I ona potem jak kończy, no to jakby to wszystko jest zdejmowane, więc jeżeli na przykład ktoś w tym momencie, tak patrząc na to, sobie pomyślał, aha, to jakby na przykład się dało jakiejś funkcji przekazać jakiś bardzo długi argument, dłuższy niż ona myśli, to by się dało nadpisać adres powrotu, to oczywiście to jest prawda, to jakby wynaleźliście stack smashing, o którym wczoraj było wspominane. On w takiej podstawowej wersji już dzisiaj to tam za bardzo nie działa, bo jest za dużo zabezpieczeń, tam na stosie są kanarki, są randomizowane adresy, stos jest niewykonywalny i tak dalej, ale no spoko, jakoś tam może warto się z tym też zapoznać. No i właśnie, to jest ten papier, o którym wczoraj pod koniec na świetnej prezentacji było wspominane. On już dzisiaj ma taką wartość głównie historyczną, ten Smashing the Stack for Fun and Profit. Pewnie też zauważycie na różnych konferencjach, że często to for fun and profit jest wykorzystywane w tam tytułach prezentacji, bo to jest po prostu kultowa rzecz, więc jakby ludzie tak trochę no, nawiązują i składają hołd przy okazji. A w tamtym roku z okazji tego, że to 20 lat minęło, a V-Coder napisał taką trochę nowszą wersję, troszkę uwspółcześnioną. Ale no, jak się chce właśnie coś eksploitować, no to właśnie jest teraz dużo różnych zabezpieczeń pododawanych, więc polecam na przykład zacząć od artykułu na Wikipedii od Stack Buffer Overflow, bo tam są też odnośniki do właśnie różnych poszczególnych artykułów o poszczególnych tam technologiach utrudniających życie. No i dobra, no i jest tak, jest analiza statyczna i dynamiczna. No statyczna, no to analizujemy program bez jego uruchamiania, tak najprościej można powiedzieć. No i to jest bezpieczniejsze o tyle, że nie uruchamiamy, więc nie popsujemy sam sobie komputera, nie pomodyfikujemy plików, nie wiem, może być też program, który sam siebie modyfikuje, więc jak go uruchomimy, no to się zmodyfikuje i koniec. No i plus też jest taki, że można analizować sobie rzeczy na architektury, których nie mamy dostępu fizycznie i nie możemy po prostu uruchomić programu. W dynamicznej uruchamiamy, pod pewnymi względami jest łatwiej, tak jak przed chwilą pokazywałem, można sobie tam prześledzić po kolei, co tam na stosie się dzieje, co się w rejestrach dzieje, no pozwala to tam jakoś lepiej zrozumieć. No właśnie może dawać czasami złe wyniki, no bo jak analizujemy na przykład jakiś złośliwy kod albo nie tylko złośliwy, no to programy mają czasami na przykład jakieś detekcje debugowania albo bycia w wirtualnej maszynie i zmieniają swoje zachowanie i po prostu pokazują coś innego, więc jakby to jest słaby punkt analizy dynamicznej. No i taka zautomatyzowana analiza dynamiczna pozwala na przykład, nie wiem, wykrywać bugi, no bo możemy tam uruchamiać jakieś miliony razy tam jakieś funkcje, dając im różne argumenty na wejściu i obserwować, co się dzieje i na przykład się okazuje, że tam jakiś właśnie, nie wiem, buffer overflow jest, tak? Dobra, no to szybko pokażę i to jest taki niby super banalny i prosty program i ktoś mógł powiedzieć ha, dobra, to jest tylko taki, to jest taka ściema, ale chciałem powiedzieć, że naprawdę w tamtym roku taką binarkę widziałem z produktu, który tam dobrze ponad 1000 zł kosztuje. I właśnie tam to był taki program, który odbezpieczał zaszyfrowane PDF-y. No i właśnie w taki sposób on był napisany, jak właśnie pokażę zaraz. No, robimy AA. Dobra, skoczmy sobie do main. No i dobra, no i to teraz tak, co na szybko można powiedzieć, że mamy tutaj ten main.
coś tutaj sprawdza, jak mu się coś nie zgadza, to od razu wychodzi. To jakby mam już mało czasu, więc uprzedzając jakby to jest sprawdzanie, czy jakiś argument został przekazany. No, jak argument został przekazany, to tu jest strlen robione, więc już wiemy, że jest sprawdzana tam długość. No i jak nam tutaj przypasuje, no to jest wykonywana ta część. Jak jest fail, no to jest wykonywana ta część. No i co? No i właśnie okazuje się, że pierwsza rzecz, którą można zrobić, to jakby sprawdzić, czy są jakieś stringi w tym programie. No i się okazuje, że są, że jest cebula, jest jakiś burak. No i w sumie można by było na ślepo to wpisywać, ale jakby dobra, no nie bądźmy aż tacy. Wróćmy tu. Widzimy, że jak ten to będziemy tu. Jesteśmy. Tak. To skoczmy sobie do tej funkcji. Zobaczmy, co ona robi, bo to nie jest taki strln systemowy, bo te, jak tutaj, nie wiem, czy widzicie pod kursorkiem, jak są takie sym, imp, put, to imp to znaczy, że import, więc to jest taki put systemowy, taki normalnie tam z glipca, nie? A tu jest jakiś substrln, no dobra, czyli to nie jest taki strln normalny, to sobie skoczmy. I tu on nam radarę podpowiada, że GE, to sobie tam skoczymy. No to GE. No dobra, no dobra. I on już robi takiego strlena normalnego. Sprawdza, czy jest 5. Dobra, czyli już wiemy, że chyba jak if not equal, to skaczemy tutaj i już wychodzimy. No dobra, czyli to jednak musi być 5 liter. No to już coś wiemy, że jest 5 liter, więc teoretycznie można by to było zbrutforsować. Przepraszam, bo to mało tutaj widać w tym kodzie. Tak, jest robiony string compare, więc jest tak, że do string compare'a są przekazywane dwa argumenty. I możemy sobie teraz wyświetlić, co mamy w tych rejestrach. Wydaje mi się, że to tak powinno zadziałać. Sorry, oczywiście coś mi nie działa. Sorry. Zróbmy to tak. Coś oczywiście pomieszałem. No dobra, sorry. Coś się w tym zaplątałem, no ale jakby generalnie dowiedzieliśmy się tam, że ma być 5 liter. No i tam jak sobie te stringi wyświetlimy, no to jest obiecujący ten string burak, no więc możemy spróbować to uruchomić. Czyli to jest ten PDF decryptor. Burak. Ba. Sorry. No i tak, jest sukces. I teraz to jeszcze szybciutko pokażę, co możemy z tym zrobić, jak po prostu nie interesuje nas, jakie to jest hasło, tylko byśmy chcieli, żeby ten program po prostu zawsze przechodził dalej. No to możemy sobie zrobić coś takiego, otworzyć go. I tu jest ten jump equal cały. I możemy to spaczować dokładnie. Po prostu stwierdzić, że nieważne, co nam ten nasz substrlen zwróci, to po prostu chcemy sobie skoczyć tam. Czy to mi zadziała? Miejmy nadzieję, że mi zadziała. Dzięki, sorry, po prostu, no, wolniej też trochę idzie, bo nie na swoim komputerze. No dobra, no to teraz tak. Sorry, jeszcze tak. Musimy zrobić OO plus właśnie. Mam karteczkę, żeby nie zapomnieć. Czyli jakby chcemy mieć ten plik w trybie do zapisu. No i teraz jeszcze sobie sprawdźmy disassembly pod tym adresem.
4.0.0.6.13. Sorry. Zróbmy to lepiej. Chcemy tam powiedzmy 2 bajty sobie wyświetlić. No i dobra, i to jest nasze 7.4.1b, czyli to jest ten jump equal. I możemy sobie go teraz zamienić na nopy. Więc sobie musimy do tego miejsca przeskoczyć. 613. Sprawdźmy jeszcze raz. Dobra, w dobrym miejscu jesteśmy. Zamieniamy go na nopy. I teraz sobie px2. I mamy zamiast tego 2.90. Gites. No. I teraz jak wyjdziemy z tego programu, to mam nadzieję, że to zadziała. Czyli to był nasz ten cały PDF dekryptor i teraz my podamy jakiekolwiek inne hasło i jest success, tak? Czyli spoko, czyli to zadziałało. Tak, dokładnie. Naprawdę. Jakby nie fair by było mówić, co to jest, ale po prostu kolega mówi mi, ty słuchaj, bo to jest taka sprawa, takie tam ten, coś tam. I takie na zasadzie, że ha, dobra, zobaczmy w ogóle, co to jest. I po prostu się okazało, że cała poważna analiza to naprawdę wystarczyło nawet stringsami po prostu przelecieć ten. Tak to wyglądało. Więc jakby to wcale nie jest tak, że już wszyscy robią takie, wiecie, to tak jak z włamaniami jest, że wszystkim się wydaje, o kurczę, tacy tam hakerzy jakieś po prostu zero day'e mają i tak dalej, a potem się okazuje, że tam hasło admin password, RDEP włączony, Samba 1 dostępna z sieci, tak, i tak dalej. No. Coś w tym stylu. No i jakby no często jest też tak z tymi binarkami. Teraz dobra, mogę na szybko tylko pokazać Radifem z Disassembly, że ten nasz PDF dekryptor. A, no teraz to nie, sorry, bo już tak się nie różni się, bo już cracked jest cracked, sorry. Mogłem po prostu sobie go skopiować wcześniej. Jeszcze może uda mi się szybko pokazać jedną rzecz. Tak ekspresowo. Jak mamy na przykład taki program, który... Dobra, zróbmy sobie tak. Coś tam sobie robi, jest jakiś password check, też znowu rąki i tak dalej. Skoczmy sobie do tego password checka. No i widzimy, że on tu jest jakiś taki bardzo zagmatwany. Coś tu robi, dużo rzeczy, jakiś ma dużo zmiennych, jakieś bajty, coś tam na tym operuje i tak dalej. I tam potem jakieś ma decyzje wielkie, po prostu straszne. Jakby no tak, nie mamy czasu, żeby jakąś robić wielką analizę, no ale generalnie jakby analizując ten kod, no to można dojść do wniosku, że gdzieś tam są po kolei zapisywane od adresu na stosie RBP-20, bo właśnie to jest jeszcze to, ten zapis local 20H to tak naprawdę oznacza, że od naszego wskaźnika bazowego RBP to jest minus 20 bajtów. Minus, no bo to rośnie jakby w stronę tych ujemnych adresów. Więc jakby widać, to jest 20, 1F, 1F, więc jakby pod kolejnymi bajtami są tutaj zapisywane jakieś magiczne bajty. Tak. Tak, oczywiście. No i potem tutaj taki educated guess już w tym momencie, że jest jakaś pętla, która tam zmienna local 4H ma najpierw 0, potem tam jest sprawdzane, czy jest większa niż coś tam, jeżeli nie jest, to jest zwiększane i tu jest wykonywana jakaś magia, a ta magia to polega na robieniu XORa po prostu. No więc możemy się domyślać, że pewnie musimy podać takie hasło, którego każdy bajt, jak będzie sksorowany z jedynką, to da nam te bajty, które wyszły na wyjściu. No i oczywiście można to jakoś tam rzeźbić ręcznie, ale można to sobie oskryptować i no tutaj zrobię takiego po prostu Adama Słodowego, no bo nie będę teraz pisał tego, ale generalnie mamy dwie opcje. Możemy sobie zrobić coś takiego, mamy taki solver, taki trochę gorszy. A właśnie, dobra, sorry, musiałbym pokazać, jak to zrobić. Dobra, nie ma sensu, od razu pokażę ten lepszy. Hmm.
z wykorzystaniem tego R2 pipe'a, o którym też wczoraj Paweł wspominał, czyli takiej możliwości skryptowania radara. No i generalnie no to tak, otwieramy sobie po prostu ten pipe i komendy to są po prostu żywcem komendy, które w radarze normalnie wpisywalibyśmy z palca, czyli robimy sobie analizę, skaczemy tam do odpowiedniego miejsca, gdzie tam się, sorry, że to wyłączyłem, ale tam gdzie się jakby zaczynał ten fragment, który wstawiał te bajty i funkcja AOJ, no dobra, może jednak to otworzę. Serial protected. Sorry. Tak, idźmy sobie do tego. No i tu są te adresy. I co ta funkcja nam robi? AO, to było AO, tak? Et0x40544 na przykład. No i on nam mówi, że tutaj mamy move'a. I możemy sobie sprytnie, właśnie korzystając z tego grepa, wyciągnąć... tu robiłem akurat JSON-em, no bo można też sobie z tym poradzić grepem, bo można sobie tu na przykład przegrepować teraz to wyjście, bo nas interesuje ten opcode, tak? O, już mamy lepiej, bo już mamy jedną linijkę i tam potem chyba się da jeszcze zrobić coś takiego, żeby wyświetlił którąś kolumnę. Tak, o, więc możemy tak przyhakować i możemy sobie zrobić coś takiego, że chcemy tych zrobić 16, bo wiemy, że jest ich 16, o, spod kolejnych adresów i sobie takie coś wyplujemy. No i jakby ten mój pierwszy exploit, no to jakby działał na tej podstawie, że zrobiłem coś takiego, ale to przekierowałem do pliku, tak? Mogę zrobić coś takiego. Tak? I to będzie po prostu w pliku teraz. I mam te bajty i mogę je sobie potem w jakimś programie wczytać i coś z nimi robić. Ale właśnie prawie każda komenda ma też możliwość wypuszczania JSON-a. On tak trochę dziwnie wygląda, ale można z kolei zrobić taki magiczny trik. O, i ten JSON teraz tak ładnie wygląda. O, więc ja tutaj w tym programiku korzystam z tego wyjścia JSON-owego, tam coś sobie splituję, mogłem to zrobić ładnie, jasne. No i jakby sobie dodaję do takiej listy te kolejne bajty i potem sobie właśnie je wsoruję. No i teraz dobra, teraz po prostu trzymajmy kciuki, żeby to zadziałało już, skoro to poopowiadałem. Czyli robimy tak. R2 uruchamiamy. Chcemy uruchomić skrypcik, który się nazywa Serial Protected Solver R2 Pipe i uruchamiamy binarkę Serial Protected. No i zadziałało, tak? Więc można jakby robić to też w taki sposób. Tam sobie po kolei wyświetliłem bajtę, a potem jest ta flaga. Więc po prostu uważam, że jest to super proste, przyjemne, wydajne, jeśli chcemy, nie wiem, automatyzować jakieś analizowanie iluś tam binarek na przykład i tak dalej, potem jakoś je też diffować radifem i tak dalej. Można to wszystko mega prosto zrobić. Dobra, to, czyli tak, no, to jest właśnie to, co chciałem pokazać. W dynamicznej to w sumie można milion rzeczy pokazać, ale jakby chciałem, tylko już to nie ma sensu. Można zrobić to w taki sposób, że uruchomić tą binarkę dynamicznie i ustawić sobie breakpoint już w miejscu, kiedy te bajty są tam wpisane do pamięci, prawda? I wtedy zrobić to jakby w trochę inny sposób, czyli zamiast tam analizować te opcody i wyciągać ten bajt z tego opcoda, no to można po prostu sobie wziąć tą tablicę już z pamięci. Więc jakby wyszłoby na to samo. Ale ogólnie no to po prostu temat jest mega szeroki. No nie wiem, bo sam miałem w planie też pokazać jakieś takie pwning, tak? Czyli jakieś takie
bardziej zaawansowane rzeczy, ale to po prostu no, ciężko się w tym zmieścić, a chciałem po prostu takie po prostu pokazać rzeczy, które mam nadzieję jakoś tam zachęcą was. Więc tak, no, mam nadzieję, że jakoś tam pokazałem, że to nie jest taka strasznie czarna magia, jeżeli jakby i też nie ma się co wstydzić, bo jakby security samo jest też tak mocno w tym momencie już tam podzielone na jakieś tam branże, że nie wiem, ktoś może być w ogóle mega świetnym pentesterem, na przykład pentestującym aplikacje webowe, a mieć bardzo słabe pojęcie o, nie wiem, właśnie o binarkach i tak dalej. Uważam, że to jakby nic złego, ale no jakby w ramach tam poszerzania horyzontów i hobby, no to warto sobie coś tam pośledzić. No a sam radar, no to mówię, nie jest straszny, uważam. Wczoraj właśnie też Paweł wspominał, że jest też taki graficzny interfejs teraz do niego, Cutter, ale jakby no z tego, co może tak... Może już rozumiecie, to po prostu no w nim nie może być wszystkiego, no bo tam jakby graficznie da się wyklikać pewne podstawowe rzeczy, no ale nie może być graficznie w rozwijanej liście komendy zdisassembluj mi odtąd do tam, nie wiem, 16 bajtów w przód, nie? Albo tam coś tam, a wynik tam coś i tak dalej, wiadomo. Ale w tym graficznym też jest takie okienko na dole takiej zwykłej konsoli radarowej, więc tak naprawdę można tego w ten sposób używać, że co tam wygodniej to sobie poklikać, a co trzeba wpisać, no to wpisać. Używajcie wersji z Gita zawsze. Siedźcie na kanale Radar, naprawdę jest bardzo miła atmosfera, wszyscy są mega sympatyczni, mega przyjaźni, Pancake właśnie oprócz tego, co też Paweł mówił, jest mega jajcarzem, też ma fajne poczucie humoru i w ogóle on to nie wiem, on to po prostu na telefonie ten Telegram, bo właśnie bridge jest między Telegramem a IRC-em zestawiony, więc nieważne, czy się na Telegramie, czy na IRC-u tam wbijecie, to wszystko jakby widać, to on po prostu o każdej porze dnia i nocy tam coś odpisuje. I tylko jeszcze taki protip, że właśnie jest taki bot, który tam łączy tego IRC-a i Telegram, on się tam chyba R2TGIRC nazywa, więc tam się nie dziwcie i nie odpowiadajcie R2TGIRC-owi na IRC-u, tylko tam zawsze potem jest w drugim nawiasie jest kto, co tak naprawdę pisał, więc to tam śmiesznie zawsze wychodzi. Jak się gubicie, no to właśnie znak zapytania albo kanał na IRC-u. No i z tym AAA, to zaraz jeszcze pokażę w bibliografii, to nie jest wcale tak, że zawsze im więcej, tym lepiej. Jest w ogóle kilka artykułów na ten temat, też przez Pancake'a pisanych, bo jest kwestia taka, że po prostu to jest jakby dosyć zasobożerne czasami, jakby nie zawsze tak robić bardzo dużo tych AAA i taką wielką analizę, to się opłaca, szczególnie przy jakiejś dużej, skomplikowanej binarce. No i co, trzeba się uczyć, to zaraz będą w bibliografii te trzy książki, więc tak, no właśnie, to jest ten, jest też po polsku, Inżynieria odwrotna w praktyce. Świetna książka, naprawdę. Ta druga to praca zbiorowa pod redakcją Gynwaela. Po prostu rozdział pierwszy i drugi to jest w ogóle must. Jak chcecie cokolwiek robić, to naprawdę nie jestem w stanie polecić nic lepszego niż pierwsze dwa rozdziały z tej książki, które właśnie pokazują podstawowe rzeczy z tym, jak na x86 działa ten assembler, a drugi rozdział z kolei jest o plikach ELF, o ich ładowaniu i tak dalej, tam te sekcje wszystkie, co tam się dzieje i tak dalej. Jest to po prostu super dokładnie rozpisane. A ta trzecia książeczka to jest taka kserówka, to jest darmowa taka książka na beginner. Ona tam jest w dwóch czy trzech różnych formatach, taka wersja long to tam chyba 1500 stron ma, jest też wersja skrócona. Oczywiście Intela, tak, i Intela manuale, które tam szczegółowo opisują komendy, wszystkie, assemblera i tak dalej, chcecie dokładnie. Na CTF Time'ie zawsze znajdziecie informacje o tym, jakie CTF-y w najbliższym czasie będą i naprawdę polecam, dużo lepsze niż jakieś krakmi i tak dalej, bo mówię, z krakmi to jest tak, jutro sobie zrobię, za tydzień sobie zrobię, a po prostu CTF jest i gramy. I co do radara, bibliografia, no to dokumentacja na stronie domowej, między innymi jest książka, z tym, że tak jak tam pokazywałem ten kawałek z IRC-a. No część rzeczy jest nieaktualna. Jakiś tam był CFG Write, ale już go nie ma. Po prostu nikt nie nadąża z update'owaniem tej dokumentacji na bieżąco. Także jakby tak, dokumentacja spoko, czytać, radar book ok, ale po prostu nie wszystko tam będzie działać i trzeba się będzie być może dopytać na IRC-u i tak dalej, no bo tego nie jest w stanie nikt prześledzić. Ten analysis by default to jest właśnie to, o czym mówiłem. Fajny artykuł, który tam jakby dokładnie wyjaśnia ile A, co tak naprawdę robi i jakby kiedy, ilu tych A używać, a kiedy się tam z tym wstrzymać. Ta strona z tym CMP, to Paweł pokazywał tam właśnie takie porównanie feature'ów różnych deassemblerów.
No i ten profil R2GIF też polecam. Nie wiem, czy będzie czas na pytania. Nie ma jak tego, no to po prostu jeszcze jestem. Dziękuję. Przepraszam jeszcze raz za tam przesunięcia czasowe, problemy ze sprzętem i tak dalej, ale myślę, że coś tam, że was chociaż trochę zachęciłem. Dziękuję bardzo.